Młodym adeptom piłki nożnej trenującym w Akademii Piłkarskiej Piłkarskie Nadzieje Mosir Mielec niedziela upłynęła na rozgrywkach piłkarskich w turnieju Tarapata Cup. Już po raz trzeci jesteśmy współorganizatorem turnieju. Mam nadzieję, że oprócz nas pozostałe inne firmy, a wiem, że jest ich kilka, które też wspierają ten mielecki regionalny futbol, będą wspierać nadal. My z naszej strony obiecujemy, że jeśli tylko wszystko będzie się dobrze układało, w następnym roku będziemy chcieli zaprosić na kolejną edycję. W turnieju wzięło udział 12 drużyn z rocznika 2007. Rozgrywki prowadzono w grupach po 3 drużyny. Na zakończenie turnieju każdy zespół otrzymał puchar, a zawodnicy pamiątkowe medale. Dodatkowe wyróżnienia przypadły najlepszym zawodnikom z każdego zespołu. Uhonorowano ich zegarkami, które ufundował Bank BGŻ. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Kamil Koczera z Sanoka. Oliver Ciura ze Starachowic został najlepszym bramkarzem, zaś królem strzelców Bartosz Zabrzyski z Mielca. W trzeciej edycji Tarapata Cup pierwsze i trzecie miejsce zajęły drużyny z Mielca, druga lokata przypadła dla drużyny ze Starachowic. Na czwartym miejscu uplasowały się drużyny z Sanoka, Rzeszowa, Tarnobrzega, Dębicy, Tarnowa, Nowej Dęby i Budziwoju. Dzieci, no musimy odciągnąć od telewizji, od komputerów, no i dobrze, żeby troszkę dla zdrowia pograły.